Cześć moi drodzy, a tutaj zobaczycie jak nasz pojedynek wyglądał z perspektywy Winampa. Postanowiłem skorzystać z tej nowej eksperymentalnej funkcjonalności powtórek serwerowych, żeby mieć widok z oczu przeciwnika zamiast samemu nakierowywać kamerę. Dajcie mi znać w komentarzach, czy wam się ten sposób nowy podoba, czy jednak wolicie sposobem starym, to znaczy kiedy ja z własnej powtórki przesiadam się na przeciwnika i kieruję kamerą tak, żeby cały czas był widoczny. No dobrze, tak jak mówiłem, Winamp wiedział, na kogo się porywa, bo moje filmiki oglądał. Po meczu mówił, że co prawda, że on tam się na manewrowaniu za bardzo nie zna, jednak to, czego dokonał w meczu, przeczy tym staraniom i chyba świadczy tylko o jakiejś skromności. No dobrze, lećmy. To jest widok z oczu Winampa, więc on doskonale wie, że ja się zbliżam. No zresztą to nie moja pierwsza próba, żeby go w tym meczu podejść. Były co najmniej 3-4, tylko koledzy mu pomagali poprzednio, ale tym razem jest osamotniony. Jak widzicie, ma dużą energię, zrobił breaka i przechodzi do pętli, żeby mnie złapać na czołówce. Jak się okazało, on moje filmiki nie tylko oglądał, ale też i wyciągał z nich wnioski, bo tutaj co prawda na tych powtórkach serwerowych jest bug, że nie pokazuje ruchu powierzchni sterowych, ale ewidentnie widać po tym, jak samolot się zachowuje, że dobrze używa steru kierunku. O, teraz robi Chiny Rikomi, żeby na mnie nawrócić. Trochę mu zniknąłem z oczu. A tutaj mnie zdekoncentrował ten gościu Fury, co Winamp natychmiast wykorzystuje, robiąc ostry Chiny Rikomi, nakierowując się na mnie, ale nie dość mocno, żeby trafić mnie jakoś zdecydowanie. Tutaj ja skręciłem przepustnicę, co mi pozwoliło spaść na niego i trafić go w skrzydło, unikając o włos zderzenia. No, mam nadzieję, że się wam podobało. Trzymajcie się do kolejnego razu. Cześć.